Takie to jest fajne, spotkać was na żywo. Teraz Wielki Post, jak jeździłem po Polsce, po różnych miejscach tego naszego pięknego kraju, spotykałem ludzi, którzy podchodzili z takimi śmiejącymi się oczami w wielkiej bezpośredniości. To byliście wy, którzy słuchacie Ewangeliarza i którzy robicie to po to, żeby karmić waszą wiarę. Chcę was wszystkich bardzo serdecznie uściskać i ucałować. I chcę powiedzieć, że jeżeli gdziekolwiek się spotkamy na różnych szlakach, to po prostu możecie podejść, przybić piątkę lub się przytulić. Ale dzisiaj tak miałem taką myśl, że właśnie jeśli w twoim sercu to słowo Ewangelii jest czymś wyczekiwanym, jest czymś, co witasz każdego dnia z wielką czułością, radością i chcesz karmić swojego wewnętrznego człowieka. Pamiętaj, robisz to nie tylko dla siebie. Jeśli karmisz swoją wiarę, to zawsze równocześnie po to, aby ta twoja podkarmiona wiara mogła być przekazywana dalej. Nie wolno ci słuchać Ewangeliarza, jeśli chciałbyś to słowo zachować tylko dla siebie. Pamiętaj, że to słowo jest po to, aby się zaniósł zwłaszcza tym ludziom, którzy jeszcze nie znają Boga, albo którzy znają Go bardzo powierzchownie, albo którzy są w szponach różnego rodzaju stereotypów na temat chrześcijaństwa, Kościoła. Pamiętajcie, wszyscy, którzy słuchacie Ewangeliarza, jesteście apostołami, macie być apostołami, dopiero wtedy to słowo, które przyjmujecie, będzie mogło w pełni wydać owoce również w waszym życiu. I jeszcze jedno chcę wam powiedzieć. Teraz, gdy wokół nas po prostu wybija wiosna, gdy po prostu życie zaczyna galopować jak oszalałe, mam pomysł na to, jak możemy wokół siebie tę wiosnę tak duchowo zdynamizować. Otóż, ilekroć drugi człowiek poprzez swoje słowo obudzi w tobie życie, pójdź do niego i powiedz mu o tym. Czy to będzie ktoś ci bliski? Czy to będzie ktoś, kto na przykład, nie wiem, nagra płytę, w której jakaś fraza z tej płyty obudzi w tobie życie? Kiedy słowo obudzi w tobie życie, zrób wszystko, żeby dotrzeć do tego człowieka i powiedz mu o tym. Podziękuj mu i przekaż mu tę dobrą wiadomość. Wiecie, ile wokół nas może nagle, po prostu jaka może być eksplozja takiej duchowej wiosny, takiego właśnie życia Bożego, które przychodzi poprzez słowo. Poprzez słowo, które mówimy do siebie nawzajem i które przyjmujemy. Pójdź i powiedz, jakie życie zrodziło się w tobie dzięki słowu drugiego człowieka.